Iha! Słuchacie kontestacji! Opowieści Pastora Przedsiębiorcy Witam serdecznie Opowieści Pastora Przedsiębiorcy Więcej o mnie na mojej stronie internetowej www.koach.pl Dzisiejszy temat stworzony do szczęścia tak, 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 dokładnie to o tobie. Przeczytam na początek fragment z genialnej książki Johna Maxwella: Liczy się dzisiaj. Jest to cytat modlitwy, ale posłuchaj tego z otwartym umysłem. Modlitwa brzmi następująco: Drogi Boże, jak na razie wszystko dzisiaj idzie dobrze. Nie plotkowałem, nie straciłem panowania nad sobą, nie byłem chciwy, kapryśny, zgryźliwy, ani samolubny. Nie pobłażałem sobie. Nie marudziłem, nie przeklinałem, ani nie jadłem czekolady. Ale za kilka minut wstaję z łóżka i będę potrzebował sporo pomocy. Amen. Świetna modlitwa, co? Mam nadzieję, że wywoła chociaż uśmiech na Twojej twarzy. Dlaczego o tym mówię? Dzisiejszy temat, który mówi o szczęściu, wiesz po czym poznać ludzi szczęśliwych, że się uśmiechają i że się śmieją. Oczywiście nie każdy, kto się uśmiecha i śmieje, jest szczęśliwy, jednak nieodzowną częścią szczęścia jest uśmiechanie się i bycie szczęśliwym. To jest ciekawe, że śmiech stymuluje naturalne środki przeciwbólowe w organizmie i stymulatory dobrego samopoczucia tak zwane endorfiny i które pomagają rozładować stres i wspierają proces zdrowienia. Pewnie słyszałeś o takim człowieku Norman, nie wiem jak to się wymawia tak, ale pisze się pisze się tak trudno, że nawet nie można tego wymówić. W każdym razie jest taki człowiek, którego zdiagnozowano zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Choroba, która prowadzi do znacznego ograniczenia możliwości poruszania się. Lekarze powiedzieli mu już dwie rzeczy. Po pierwsze, że nie potrafią mu pomóc i do drugie, że do śmierci będzie żył w straszliwym bólu. Norman wtedy udał się do hotelu, tam gdzie pojechał do tej miejscowości na badania i wziął z wypożyczalni wszystkie komedie filmy braci Barks yy, nawet takie starocie, tak Flipa i Flapa Czarsa czeplida. i oglądał je bez końca śmiejąc się do rozpuku jak najgłośniej po sześciu miesiącach tej autoterapii śmiechem lekarze ze Zdobieje stwierdzili, że jest całkowicie wyleczył się z choroby, która po prostu mideła yy, to, niewia to niewiarygodne odkrycie Sprawiło, że on opublikował książkę. I to zapoczątkowało. Książkę biograficzną, tak? Gdzie opisał to całe wydarzenie. I to zapoczątkowało zakrojone na szeroką skalę badania nad funkcjami endorfin. Endorfiny to są substancje chemiczne uwalniane przez mózg, kiedy się śmiejemy. Mają podobny skład chemiczny jak morfina i heroina i działają uspokajająco na organizm, wzmacniając układ odpornościowy. To tłumaczy. Dlaczego szczęśliwi ludzie rzadko chorują i są przygnębieni, podczas gdy ludzie, którzy stale narzekają, zapadają na różne dolegliwości? Ciekawe jest to, że jedna minuta śmiechu daje tyle, co 45 minut relaksu i przedłuża życie o około 10 minut. I dodatek dla kobiet pozwala też spalić około 12 kalorii. Inną interesującą rzeczą jest to, że kiedy się do kogo uśmiech, kiedy się do kogoś uśmiechasz, prawie zawsze odwzajemni on Twój uśmiech. I to wywołuje zarówno pozytywne uczucie u Ciebie, jak i u niego. Prawo przyczyny i skutku. Badania dowodzą, że jeżeli spróbujesz regularnie się uśmiechać i śmiać, tak aż wejdzie ci to w dawek, Twoje spotkania z innymi ludźmi będą przebiegały bez zgrzytów, a kontakty i związki będą bardziej długotrwałe i przyniosą więcej pozytywnych rezultatów. Dowody naukowe świadczą też o tym, że uśmiech i śmiech wzmacniają układ odpornościowy organizmu, obroją go przed chorobami, wspierają proces zdrowienia, sprzedają pomysły, pomagają lepiej uczyć innych, przyciągają przyjaciół i przedłużają życie. Śmiech to zdrowie. Jan Fior w swojej książce Jak zostałem milionerem opisuje, że kiedy był sprzedawcą, jeszcze pracując w stadach i wychodził i był w jakimś podobnym nastroju, nie szedł do klienta. Ja rozumiem, że nie chodziło o obuwiadę spotkania, nawet może obówionę też można przyłożyć, jakkolwiek. Ponieważ wiedział, że w takim nastroju nic dobrego nie wyniknie z jego pracy. Więc szedł do kida, albo cokolwiek, co sprawiało, że wpędzał się w inny nastrój emocjonalny i wtedy dopiero można efektywnie pracować. To takie ciekawostki. Myślę. Myślę, więc jestem. Jestem. Więc chodzi mi o to, że kiedy mówisz takie rzeczy, kiedy ja mówię takie rzeczy, często ludzie mówią, ale to nienaturalne i tego typu rzeczy. Czasami do tego odwołuję się w audycjach i pewnie ci, którzy słuchają więcej, znają mój punkt widzenia. Natomiast ciekawą rzecz gdzieś tam wyczytam, ktoś przysłał taką kartkę facebookową z taką dodatką. Kiedy potrafię się cieszyć z małych rzeczy ludzie pytają, co piłeś? Kiedy jestem szczęśliwy, pytają, co brałeś? Kiedy zadowala mnie spacer po parku bez zmartwień, pytają, czy wszystko w porządku. Natomiast kiedy idę smutny, nikt o nic nie pyta. Więc teraz ja pytam czy z wami wszystko w porządku? Jest coś w tym jest, że kiedy postan postanawiasz być radosny, na przekór wszystkiemu? Ludzie będą patrzeć na ciebie trochę dziwnie. Jest taki rodzaj wolności, który jest niezależny od tego, jak wyglądają zewnętrzne okoliczności. Czyli nawet jeżeli jest trudno i ciężko, ty uśmiechasz się, jesteś zadowolony, nie z tego, że idzie wszystko źle, ale dlatego, że wierzysz, że sobie poradzisz, że rzeczy będą wyglądać inaczej. Oczywiście, nie mówię to o ludziach, którzy zawsze ze wszystkiego są zadowoleni. To taki rodzaj głupoty, tak. I którzy absolutnie nic nie robią, żeby zmienić swoją sytuację i w ogóle szczęśliwi po prostu. Tylko mówię o tym, że ty świadomie wybierasz swoją postawę i mówisz: Zero depresji, będę się cieszyć, będę normalnie rozmawiać z innymi, nie będę się ze wszystkimi użalać. Oczywiście porozmawiam z kilkoma mądrymi ludźmi, żeby pomogli mi wezwać się do pracy, żeby zmienić sytuację, ale narzekać i jęczeć nie będę. Generalnie kiedyś usłyszałem człowieka, którego bardzo szanuję, takie zdanie, on powiedział, poza moimi najbliższymi oraz moimi przyjaciółmi, którym opowiem o tym, nikt z, nikt z innych ludzi nie chce, żeby wiedział, czy w życiu układa mi się dobrze, czy źle? Ja zdecydowałem być zawsze zadowolonym, pogodnym i otwartym dla ludzi. Jak więc to zrobić? Przede wszystkim nie bądź więźniem przeszłości. Ostatnio Rob Thompson był w Polsce, taki pastor ze Stanów Zjednoczonych, był w Koszalinie. Podobno świetne, niestety nie mogłem być, ale kupię płyty i przesłucham. Ale na Facebooku w gronie moich znajomych, którzy byli na tej konferencji, bardzo świetny, świetny cytat z jego któregoś kazania. Brzmi on tak: Możesz być albo więźniem przeszłości, albo pionierem swojej przyszłości. Więc to jest pierwsza rzecz. Do bycia szczęśliwym. Przeszłości już nie zmienisz, na przyszłość możesz wpłynąć. Przestań oszukiwać siebie. Być zadowolonym, szczęśliwym i nie poddawać się przeciwnościom nie oznacza mówić, wszystko idzie idealnie. Nie, jeżeli nie idzie idealnie, jeżeli ciągle tym samym kantem głowy, tak, tak, wiem co mówię kantem głowy, uderzasz w to samo miejsce, to w końcu zastanów się, czy warto tak, to według zasady, jak jedna osoba ci mówi, że jesteś osłem, się nie przejmuj, jak dwie się zastanów, a jak trzy, kup sobie uprząż, bo być może zachowujesz się jak osioł, więc przestań oszukiwać siebie, popatrz, jaka sytuacja jest naprawdę. Przestań zazdrościć innym. Istota zazdrości polega na porównaniu, tak, porównujesz siebie z innymi, zawsze znajdziesz takich, którzy są gorsi, którzy są lepsi. Więc zacznij porównywać siebie z sobą samym, zobacz wstecz, jak bardzo się rozwinęłeś, zacznij się tym cieszyć. Będąc pionierem swojej przyszłości, jednocześnie nie martw się jutrem, nie zawartwiej się, jak to będzie. Wiesz, jak to mówi Ży jeden z Żydów, jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś tam nie było. Jakoś tam będzie. Yy, I naprawdę jest wiele rzeczy, którymi się martwimy, i to zmartwienie to jest większy paralizator niż to samo wydarzenie, kiedy nawet się wydarzy. Doceniaj siebie, doceniaj drogę, którą przeszedłeś, miejsce, w którym jesteś. To wszystko, co dobre w Twoim życiu. Śmiej się częściej. Twórz okazję do śmiechu. Bądź zadowolony. Świętuj to, co ci się udało. Świętować można naprawdę wszystko. Kiedy nasz pawołek był mały, a w każdym razie jest mały dla mnie, ale był mniejszy niż jest, to świętowaliśmy, kiedy zrobił kupkę. No, może nie kupowaliśmy za każdym razem torta. Chyba nawet ra ani razu nie kupiliśmy torta, ale nieważne. Ale zawsze się cieszyliśmy, klaskaliśmy, gratulowaliśmy. Kiedyś ja wychodzę z ubikacji. A powiedz do mnie, że tu się udało się. Ja mówię, tak udało się. I on odpowiedz do mojego mamu się udało się. To tu się udało się zrobić kupkę. Jak widzisz, świętować możesz wszystko. Ciesz się tym, co masz. Oczywiście większość ludzi myśli, że ma za mało. W pewien sposób jest to prawdą. Jednak z drugiej strony, żeby cokolwiek zmienić, trzeba najpierw zaakceptować i zobaczyć dobre te strony w tym, co jest. Wybaczaj sobie i innym. Brak przebaczenia jest okropną niewolą. W swoją pierwszą książkę zatytułowałem: Przebacz i uwolnij siebie, ponieważ w tym tytule chciałem zawrzeć istotne przesłanie, że przebaczenie jest najpiękniejszym prezentem, robisz, który robisz samemu sobie, kiedy zostajesz skrzywdzony. Słuchaj swoich potrzeb. Wiesz, w każdym z nas żyje dorosłe i dziecko. Twoje dziecko czasami mówi ci o pewnych potrzebach, nie lekceważ go. Wiadomo, że nie każdą zachciankę dziecka trzeba Spełniać. Jednak warto wysłuchać, co dziecko w tobie ma tobie do powiedzenia. Jak więc widzisz, to czy jesteś szczęśliwy czy nie, nie tyle zależy od zewnętrznej sytuacji, zależy po prostu od Twojej postawy i postrzegania życia. Bardzo fajne zasady asertywności, tak? Asertywność czasami jest kojarzona z agresją, że ktoś jest bardzo agresywny, na nic się nie zgadza i mówią, ale asertywny. No, to nie jest asertywność. Jeden rodzaj nieasertywności to jest taka biedna myszka, która na wszystko się zgodzi, a druga to jest agresor, który na nic się nie godzi. Asertywność to są równe szanse dla ciebie i dla innych. Asertywność to jest coś takiego. Jestem uczciwy w stosunku do innych, ale chcę, żeby byli też uczciwi w stosunku do mnie. Tak? Ufam, ale sprawdzam. I kilka takich zasad asertywności. Nie wywyższam się, ale znam swoją wartość. Nie jestem idealny, ale staram się być lepszym człowiekiem. Nie jestem wszechstronnie uzdolniony, ale z nami wierzę w swoje możliwości. Popełniam błędy, ale wyciągam z nich wnioski. Zdarzają mi się porażki, ale potrafię podnieść się z upadku. Nie wszystko mi zawsze wychodzi, ale wytrwale dążę do celu. Żyję tak, aby w przyszłości nie mieć wyrzutów sumienia z powodu przegapionych szans. I bez względu na wszystko, Pozytywnie patrzę w przyszłość. Myślę, że takim fundamentem, podstawą wewnętrznego szczęścia jest wewnętrzny spokój. Wewnętrzny spokój nie oznacza, że jesteś w miejscu, gdzie nie ma problemów, hałasu, ciężkiej pracy, ale to znaczy, że w środku tych wszystkich rzeczy nadal zachowujesz spokój w swoim sercu. Dlaczego zachowujesz spokój? Ponieważ ufasz. Ufasz, że sobie poradzisz, ufasz, że wszystko pójdzie dobrze. No, jakiś musi być źródło tego zaufania. Dla jednych to będzie to, że jestem zdolnym człowiekiem, dam sobie radę. Dla innych to będzie, już nieraz w życiu byłem, może w trudniejszej sytuacji sobie poradziłem. Dla innych to będą inni ludzie. Tak? Dla mnie takim ostatecznym kamieniem węgielnym mojego fundamentu spokoju jest po prostu moje zaufanie do Jezusa Chrystusa. To moje, Twoje może być inne. Kolejna rzecz. Szanuj siebie na tyle, aby umieć odejść od wszystkiego, co ci nie służy, co cię nie rozwija i co nie daje ci szczęścia. Oczywiście myślę, że mówię do dojrzałych ludzi, więc dobrze rozumiesz, że szczęście nie oznacza, że cały czas czujesz się niesamowicie szczęśliwy. Tak? Ponieważ na przykład, jeżeli masz dzieci, tak? są momenty, kiedy po prostu masz już ich dosyć i są momenty, kiedy. Po prostu jesteś przeszczęśliwy, że jesteś rodzicem. Tak i tu nie chodzi o te momenty, chwile i nastroje. Chodzi o ogólne ukierunkowanie i ogólnie, że jesteś zadowolony. Tak to jest tak jak z oglądaniem meczu. Nie oznacza to, że jeżeli mecz był fajny, mam kilka nagranych naprawdę fajnych takich klasycznych meczy, meczów, meczów, meczków, nieważne, tam gdzie grają w piłkę. I mając kilka ich nagranych, oglądam. I naprawdę to są fajne mecze. Jednak są takie momenty w nich, które nie, były przestoje i nie były fajne. Ale ogólnie ten me dany mecz mi się podoba. I tak samo w życiu. Natomiast naucz się odchodzić od tego, co ogólnie, generalnie, nie jest pozytywne, co cię wyniszcza, w czym więcej dajesz niż otrzymujesz. Ponieważ zdrowa miłość oznacza dawać ale nie dawać się wykorzystywać. Tak, dzielę się czymś. Daję. Poświęcam się ale nie daję się wykorzystywać. Jest jakaś granica, poza którą nie przejdę. Kochaj, ale nie pozwól, by Twoje serce było nadużywane. Ufaj, ale nie bądź naiwny. Słuchaj innych, ale nie strać własnego zdania. Czyli taki pewien wprowadzenie takiego pewnego balansu, dbanie o siebie i dbanie o innych. Taka zasada win win, ja wygrywam, ty wygrywasz. To jest dobra zasada w ogóle do prowadzenia czegokolwiek w życiu, biznesu, relacji, samochodu, czegokolwiek. Nie zawsze to się uda, ale im więcej będziemy próbowali, tym więcej takich okazji będziemy stwarzać sobie w życiu, ponieważ to my stwarzamy sobie sytuacje. Niektórzy pewnie myślą, ale czy ja jestem szczęśliwy? Posłuchaj tego. Jeśli masz jedzenie w lodówce, ubrania na sobie, dach nad głową i miejsce do spania, Jesteś bogatszy niż 75% świata. Jeśli masz pieniądze w banku, w portfelu, a także trochę drobnych, jesteś w czołówce 8% najbogatszych na świecie. Jeśli obudziłeś się dzisiaj bardziej zdrowy niż chory, masz więcej szczęścia niż milion ludzi, którzy nie przeżyją tego tygodnia. Jeżeli nigdy nie doświadczyłeś niebezpieczeństwa wojny, agonii, pozbawienia wolności, tortur, Albo strasznej męki głodu, jesteś szczęśliwszy niż 500 milionów ludzi żyjących i cierpiących. Jeżeli możesz tego wysłuchać, lub jeżeli umiesz czytać, masz więcej szczęścia niż 3 miliardy ludzi, którzy nie potrafią czytać w ogóle. Jak więc widzisz, masz więcej szczęścia niż ci się zdaje. Często za bardzo pogardzamy czymś, co mamy. Bo myślimy, że coś, czego nie mamy, jest o wiele, o wiele lepsze. Ostatnio dostałem taką kartkę na Facebooku, oczywiście, bo już kartek nie dostaje. Dostaje jedynie jakieś rachunki i polecenia zaległych zapłat. A, ale na Facebooku, dzisiejszą audycję sponsorował nam w Facebook. Wiesz, ja tak robię, ludzie wysyłają różne kartki. Jak są jakieś naprawdę fajne kartki, to ja sobie je kopiuję do folderu, przydają się do różnych rzeczy. Na przykład dzisiejszą audycję sponsorował Pan Facebook. Chwała mu za to. Jedna z tych kartek brzmiała tak. Zafunduj sobie piękny dzień. Bądź szczęśliwy bez powodu. Fajne, co? Czasami ludzie myślą, a jak kogoś znajdę naprawdę drugą osobę i stworzymy super relacje, będzie świetnie. W pewien sposób nie, bo jeżeli nie jesteś szczęśliwy sam ze sobą, nie będziesz szczęśliwy z inną osobą. Oczywiście, bycie samemu ze sobą powoduje, że jest jakaś cząstka, którą może wypełnić tylko druga osoba. Ale jeżeli ta cząstka, którą ty masz wypełnić, nie zostanie wypełniona, to druga osoba nie wypełni też jej. Niektórzy mówią, jak moja sytuacja finansowa się zmieni, to ja będę szczęśliwy. Tak, przyjdzie pewna ulga, ale przyjdą inne problemy. A jeżeli ty nauczyłeś się takiego nawyku, że dopóki zewnętrzne problemy nie ustąpią, to wewnątrz nie będziesz szczęśliwy. Oczywiście, kiedy zewnętrzne problemy ustępują, wewnątrz jesteśmy super szczęśliwi. Ale jeżeli na zewnątrz masz problemy i od razu wewnątrz cały się poddajesz, to to też nie jest dobrze. Bardzo fajne pytanie. Istniejesz, ale czy żyjesz naprawdę? Istniejesz, ale czy żyjesz naprawdę? Woody Allen powiedział kiedyś tak: Życie jest za krótkie, żeby tracić je na dyskusję o życiu. Lepiej je przeżyć. Życie jest za krótkie, żeby tracić je na dyskusję o życiu. Lepiej je przeżyć. Więc, co to znaczy przeżyć życie? Ja wiem, co to znaczy dla mnie. Ważne jest, żebyś ty wiedział, co to znaczy dla ciebie. Jeżeli już wiesz, to staraj się jak najwięcej czasu spędzić na tych czynnościach, które powodują to, że jesteś szczęśliwy. W ten sposób stajesz się coraz szczęśliwszy. Proste, genialne, moje. Metafory, czyli porównanie jednej rzeczy z drugą, są bardzo ważne. Metafory używamy bardzo często w wielu momentach swojego życia. I podobno nic tak człowieka nie ogłupia jak jakaś trująca metafora, niewłaściwa, która wprowadzi. I życie też można popatrzeć na nie na różne sposoby. Można popatrzeć na, na życie jako na bilet na najwspanialszą podróż. Więc to jest pewien dar. Masz taki bilet. Ale jeżeli chodzi o wybór trasy i czasu, zawsze musisz zadbać o tą podróż sam. Więc życie to jest potencjał. A jak wykorzystasz ten potencjał? No. To już zależy od ciebie. I tutaj taka ciekawostka. Czy pojęcie szczęścia występuje w Biblii? E, tak występuje, ale o wiele częściej występuje inny wyraz, który pewnie nawet, jeżeli nie czytałeś Biblii, to słyszałeś. To jest wyraz błogosławieństwo. Bóg powiedział do Abrahama, że będzie błogosławieństwem. Co znaczy być błogosławionym? Akurat to hebrajskie słowo dokładnie oznacza to samo co polskie. Co znaczy słowo błogosławić? Czuć się błogo i dlatego kogoś sławić. Przeduj na dobry posiłek, najadłeś się i naprawdę to był super, super, rewelacyjny posiłek, i teraz ty po prostu chcesz wychwalać tego, kto był kucharzem. Tak? To znaczy słowo błogosławić. To odnosimy czasami do Boga, tak? że Bóg sprawia. Pewne wydarzenia w naszym życiu, gdzie czujemy się tak szczęśliwi, że go wychwalamy. Jesteśmy w trudnościach, modlimy się, on nam pomaga. Więc słowo być błogosławionym, tak, to oznacza po prostu być szczęśliwym. Jesteś szczęśliwy i dlatego ci się chwalić, życie, ludzi i tym podobne rzeczy. Więc koncepcja szczęścia jest jak najbardziej biblijną koncepcją. Choć dziś nie było za dużo o Biblii. Jednak do wielu tych rzeczy i wiele cytatów z Biblii mogłoby paść, natomiast dzisiaj nie padło. Więc na koniec bardzo fajne, bardzo fajne, ciekawe spostrzeżenia, które ktoś mi przysłał, takie pobudzające do refleksji i do uśmiechu. Zanim jednak o nich chcemy dać co dać. Chcę Ci powiedzieć o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz. Jeżeli planujesz założyć biznes, założyłeś biznes albo już nawet dłuższy czas masz biznes i chciałbyś go rozwinąć, podnieść na wyższy poziom albo chcesz go założyć, to zapraszam Cię na szkolenie. Zamożny i zadowolony. Szkolenie to robimy razem z Adrianem. Ja i Adrian koczy. koczy. Nie, nie dokładnie wiem, jak to się odmienia, więc będzie Adrian koczy. Adrian jest. Biznesmenem, który ciągle rozwija swój biznes, robił bardzo fajne inwestycje. Ja jestem człowiek szkoleniowcem i zajmuję się motywacją i tym, jak być szczęśliwym, nie mając pieniędzy. A on ci powie, jak mieć pieniądze. Więc te dwie rzeczy, zamożny i zadowolony, możesz poznać na tym szkoleniu. A tak poważnie, to chodzi o to, żeby nauczyć się zdrowych zasad biznesu, ale nauczyć się też, jak w tym wszystkim nie zatracić rodziny, nie zatracić siebie i. Nie tylko pracować, ale też mieć satysfakcję z życia. Więc jeżeli chcesz, zapraszam Cię na to szkolenie. Już niedługo kończy się termin pierwszej promocji yy, i potem wskakuje już inna stawka. Więc zapraszam do zgłaszania się. Więcej informacji o tym na mojej stronie www.koach.pl. Druga rzecz. Wzmocnij siłę prezentacji. Jeżeli przemawiasz publicznie, robisz jakieś prezentacje handlowe, chcesz wzmocnić siłę swojej prezentacji, zapraszam na. 3 godzinne spotkanie, w czasie których poznasz trzy ważne elementy, dzięki którym wzmocnisz siłę swojej prezentacji. Normalnie to szkolenie kosztuje 100 zł, ale jest specjalna promocja. Przez ten tydzień niektórzy z niej skorzystali. Wystarczyło wpisać w bonie promocyjnym, kontestacja i można było. Za 35 zł się dostać. W tym tygodniu. Taka promocja będzie tylko do środy. Do środy. Nie, nie będzie do środy. Tak, do środy będzie. Do środy będzie, jeżeli do środy odpowiesz mi na pytanie, ile razy w Biblii tysiąclecia jest użyte słowo szczęśliwy, to podam ci spe... napiszesz do mnie maila, podam Ci specjalny kod i klikając w. Wpisując ten kod, szkolenie, które kosztuje 100 zł, ty będziesz mógł mieć za 35 zł. Więc w cenie jednej pizzy z piwem. Trzecia rzecz. Mam taki cały wykład o szczęściu, który wygłosiłem na slocie w tym roku i telewizja Tychy nagrała ze mną wywiad. Nie, nie nagrała ze mną wywiadu. Nagrała ze mną wywiad, ale go nie umieściła. To inna rzecz. Telewizja Tychy nagrała ze slotu. Ten cały wykład. I umieściłem go na swojej stronie telewizjatychy.pl I tam jest mój wykład, chyba w dwóch czy trzech częściach. To samo możesz to znaleźć na YouTubie. A ja postaram się, żeby tam na dole pod audycją też były namiary na to, żebyś mógł wejść. Więc na te szkolenia Cię zapraszam. A teraz parę fajnych ciekawostek. Trochę paradoksów. Pierwsze, bramki w sklepie. Nie wiem, czy zauważyłeś, że mimo, że nic nie zwinęłeś, kiedy przechodzisz i tak boisz się, że zapiszczą. Kolejne. Babcie. Pod blokiem mogą sterczeć dwie godziny, ale w tramwaju pięciu minut nie ustoją. Trzecie. Potrzeba jednej iskry, aby spalić las, ale potrzeba całej paczki zapa zapałek, żeby rozpalić grilla. Czwarte. Jakaś kobieta powiedziała tak: kiedyś będę tak bogata, że jednorazówką będę goliła się tylko raz. Polsat. Oglądasz sobie z rodziną. Wspaniałe, cudowne reklamy. A tu nagle przerwali ten wspaniały bloczek reklam. Czym? Filmem! Jak mogli. Ciekawostka biznesowa Bill Gates okrada go 75% ludzkości, a i tak jest najbogatszy. Nie wiem, czy zauważyłeś. Mleko na gazie, tylko czekasz się odwrócisz. Chwila nieuwagi i ono już wyskoczyło. Usłyszałem, że najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują. Britney Spears powiedziała tak: Jestem za karą śmierci. Przestępca powinien mieć nauczkę na przyszłość. Jak widzimy, głęboko wierzy w życie wieczne. Paradoks seksualny. Seks można odprawiać od 15 roku życia, ale oglądać od 18. Ktoś powiedział tak: Gdy umrę, rozsypcie moje prochy pod Tesco. Wtedy będziecie mi odwiedzać co niedzielę. Znamy to zdanie: pieniądze szczęścia nie dają. Merlin Monroe powiedziała: dopiero zakupy, ale ktoś powiedział tak: pieniądze szczęścia nie dają, ale pozwalają wygodnie być nieszczęśliwym. Tak, a propos szczęścia. Mały palec u nogi powstał dokładnie po to, by boleśnie walnąć się o szafkę. Nie wiem, czy zauważyłeś. Nie wiem do czego służy mały palec u nogi, ale wiem, że najczęściej w niego się uderzamy. Kanapka studencka. Co to jest? To jest chleb posmarowany nożem. To jest świetna definicja. Kto to jest nimfomanka? Nimfomanka to jest kobieta, która pragnie seksu tak często jak przeciętny mężczyzna. Polska waluta. Tylko w Polsce złoty jest srebrny. A to kilka takich paradoksów na. Poprawę samopoczucia, a tak w ogóle to dzięki, że wysłuchałeś tej audycji. Pozdrawiam. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ja! Słuchajcie, kontestacji.